To jest takie proste hasło. Dlaczego miłość, a dlaczego sztukas? Tak, proszę Państwa, sztukas jest, to będzie rekonstrukcja, ale to jest specjalne nasze oddziaływanie na emocje, żeby pokazać brutalność niemieckich nalotów i brutalność niemieckiego działania. Więc no, pozwólcie Państwo działać tam zgodnie z przyjętą zasadą, również zasadą ekonomii. Nie sposób, tak jak mówiłem, włączać eksponatów na pewnym etapie do ekspozycji, dlatego że to powodowałoby wywrócenie całości opowieści. Natomiast jeżeli mówimy o finansach, tutaj mamy przypis do wypowiedzi pana profesora Piotra Czałderny. Oczywiście muzeum jest drogie, no ale jak pan sam wie, takie inwestycje są z zasady drogie. Jeżeli chcemy w sposób monumentalny i w sposób zasadniczy oddziaływać na widza, no musimy przeznaczyć na to środki. Doskonale rozumie to również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego że na Muzeum Historii Polski, a więc tej sztandarowej, świetnej realizacji obecnego rządu, przeznaczyło 490 milionów złotych. I bardzo dobrze, że przeznaczyło znacznie więcej aniżeli dla naszego muzeum, bo rząd ma świadomość i jasność, że takie cele realizuje się przy pomocy dużych pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Dudkiewicz. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tylko króciutko, odnosząc się do Pana Przewodniczącego Strzelczyka, otworzyłam właśnie obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2006 roku o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. To jest krótkie obwieszczenie, ale całego nie będę Państwu czytać. W punkcie drugim czytamy. W wyniku połączenia zostanie utworzona nowa państwowa instytucja kultury Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Krótko. Czy to, co widzieliśmy na filmie, mieściłoby się, czy mieści się w tej nazwie? Myślę, że każdy z nas ma na to odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. To było wyższenie z 16 roku, tak? Nie 16. 15 kwietnia 2016 roku. Pani Przewodnicząca, no właśnie, dokładnie tak. Tak jak Muzeum II Wojny Światowej mieści się 89 roku w Legowicach, dokładnie w ten sam sposób się to mieściło. Ja jeszcze raz chcę dyskutantom prosić, proszę Państwa, naprawdę, tak, nikt nie chce zrobić nic najlepiej, o czym my w ogóle dyskutujemy. W skrócie ten prośbę, to nie ma sensu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kazimierz Koronewski. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ta uchwała moim zdaniem została wprowadzona po to, żeby manipulować opinią publiczną, bo tak naprawdę, znając kuchnię samorządową, polityczną, zdaję sobie sprawę, że jaki przekaz pójdzie z Rady Miasta Gdańska, że oto Rada Miasta Gdańska jest przeciwna połączeniu tych muzeów. I tylko wyłącznie taki jest cel. I tylko oczywiście, ponieważ nie mówicie nam całej prawdy, nie wiemy, czy to prezydent miasta Gdańska wkręcił w tą akcję manipulacyjną Radę Miasta Gdańska i zarząd tego muzeum, dyrekcję, czy inspiracja przyszła z tego muzeum, tego po prostu nie wiemy. Natomiast fakt jest taki, że na koniec tej sesji dnia... Nie, przecież, zauważam, to jest eksponat, wiem, tak? My jesteśmy na sesji, a nie... Pokazał, przepraszam, zahaczyłem. Zauważyłem coś, co nie odzwierciedla rzeczywistości, bo widziałem wkraczające sowieckie wojska do Polski i wiwatujące tłumy na ich cześć. A przecież takie filmy były propagandowe i co? To ma zobaczyć przeciętny turysta niemiecki, japoński czy chiński w mieście Gdańsku i tak dalej. Więc rozumiem te wszystkie dywagacje moich przedmówców na temat treści, które mają się znaleźć w tym muzeum, ale do tej pory nikt Gdańszczan tego nie prezentował. Formalnie Rada Miasta Gdańska nie jest kompetentna, żeby oceniać, czy to jest dobre, czy złe,
dla Gdańska czy dla państwa i tak dalej. To jest gdzieś na poziomie ministerstwa ta decyzja i rozumiem, że uchwała Rady Miasta Gdańska ma tylko być takim głosem, który ma pokazywać, że oto środowisko Gdańszczan i tak dalej, bo z reguły tytuły krzyczą, a w treści nie ma, że to społeczeństwo w swej większości na ten temat w ogóle nie ma zdania. Dlatego uważam, że nie musimy się spierać o konkrety, co w tym muzeum będzie. Po prostu my nie wiemy, co w tym muzeum się planuje, żeby było, tak? Bo takiej prezentacji do tej pory nie było. Stąd powiedziałem, że Rada Miasta Gdańska nie jest kompetentna, żeby podejmować uchwałę, czy to jest dobre, czy złe. Platforma Obywatelska swego czasu w Gdańsku połączyła wszystkie szpitale w jeden, bo ponoć to było ekonomiczne. I to się podobało. A dzisiaj, kiedy chce się połączyć dwa muzea, to się okazuje, że to się nie podoba. No, to tyle z moim pytaniem. Dziękuję bardzo. Poproszę pana. Pan profesor Bruk. Sekundę, panie profesorze. Jestem osobą odpowiedzialną za treści merytoryczne tego muzeum. Jestem też odpowiedzialny za kształt filmu, który państwo obejrzeli. Mogę przeanalizować każdą klatkę po klatce. Nie wiem, o który z kawałków panu chodziło, czy o kawałek, czy tam, czy scenę Rady pierwszomajowej w Moskwie, czy też scenę pokazującą przejazd czołgów przez Lwów z października 1939 roku, kiedy rzeczywiście dużo osób zostało zorganizowanych i machało. Te wszystkie filmy mają charakter filmów propagandowych. To samo dotyczy filmów niemieckich. Natomiast to, jak my je interpretujemy, jaki my im nadajemy charakter, to już nasza sprawa. Krótko mówiąc, my budujemy opowieść, muzeum narracyjne, nowoczesny, mocno działający na zwiedzających środek komunikacji. Proszę państwa, ja poproszę państwa, na chwilę niech państwo zapomną, jakie barwy państwo reprezentują. Pomyślcie o Polsce. Jak jadę na wschód, nieważne, czy to jest Białoruś, Kazachstan, czy Moskwa, dowiaduję się. Druga wojna światowa to scenariusz następujący. Napad straszliwej III Rzeszy na bezbronny Związek Radziecki. Heroiczny bój, wielkie ofiary, odepchnięcie przeciwnika od bram Moskwy, zwycięski marsz wyzwolicielski, który wyzwolił Polskę, wyzwolił Austrię i wyzwolił III Rzeszę. Wszystko się kończy w Berlinie. Happy ender. Jest wspaniały. Jadę do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji. Dokładnie ten sam scenariusz. Wszystko się kończy happy ender. Nasz głos jest kompletnie niezrozumiały. Jeżeli nie przebijemy się z informacją, że los Polski, los Europy Środkowo-Wschodniej był odmienny, to będziemy zawsze reaktywni. To, co my próbujemy zrobić, to narzucić sposób opowiadania. Być partnerem, a nie tym, który mówi nie tak, nie tak, nie tak. Niech oni się do nas odnoszą, a nie odwrotnie. Zamiast krytykować, krzyczeć, że coś jest nie tak z niemiecką muzeologią, zaproponujmy coś własnego i lepszego i bardziej przekonującego. Proszę państwa, Muzeum II Wojny Światowej dlatego ma taką nazwę, bo to jest niezwykle rozpoznawalny symbol. Gdyby Chorwacji, gdyby w Jugosławii zrobiono, były Jugosławii, rzecz jasna, czy w Serbii, Muzeum Radnej Dory, które jest dla nich absolutnie rozpoznawalnym symbolem, nikt z zewnątrz by tam nie przyjechał. Przepraszam, Westerplatte, dla nas ważne, niezwykle istotne miejsce, chcemy o nim mówić, ale to nie jest żaden rozpoznawalny symbol dla jakiegokolwiek Szweda, Portugalczyka, Amerykanina czy Rosjanina. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
pan radny Piotrowski. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym się na chwilę odnieść do czcictwa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jednym z największych osiągnięć jest jeszcze jako prezydent Warszawy stworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Szefem tego muzeum został Jan Ołdakowski. Bardzo dobry menedżer kultury, bardzo dobry dyrektor tego muzeum, ale także poseł Prawa i Sprawiedliwości. Poseł. Nie zawodowy, ale poseł. Pełnił rolę posła i dyrektora muzeum jednocześnie. Teraz zastanawiam się, jakie byłoby oburzenie, jaki był hałas ze strony Prawa i Sprawiedliwości, związanych z nich środowisk różnego rodzaju, gdyby przez ostatnie 10 lat, czy to premier z Platformy Obywatelskiej, czy minister kultury z Platformy Obywatelskiej, czy prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej, zechciałaby cokolwiek w sprawie tego muzeum zrobić, odwołać jego dyrektora, zmienić coś w tym muzeum, cokolwiek. Dlaczego Platforma Obywatelska tego nie robiła? Ze względu na to, że ma szacunek zarówno do powstałej instytucji, jak i tego, że sprawami historii, sprawami naszego dziedzictwa powinni się przede wszystkim zajmować historycy, a nie politycy. Natomiast państwo, jak tylko doszli do władzy, to państwo po prostu wyjmują od razu gumkę i próbują wymazać całą instytucję, tylko ze względu na to, że została ona powołana za rządu Platformy Obywatelskiej, a jej dyrektor został powołany przez premiera rządu jeszcze z Platformy Obywatelskiej. Tylko na tym państwu zależy. Państwo po prostu używają do tego różnego rodzaju środków we wszystkich dziedzinach. Tworzycie media narodowe, kulturę narodową, muzea narodowe, wszystko co tylko jest możliwe, państwo przekształcacie na swoją modłę. Państwu nie zależy wyłącznie o tutaj na temat prawdy historycznej, to o czym państwo tutaj mówią, tylko chodzi o to, żeby wszystko było według państwa myśli. O tym jest ta dzisiejsza dyskusja, o tym była decyzja, którą zacytowała Ola z 16 kwietnia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Adamowicz. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawa jest prosta. Idzie o to, żeby w styczniu 2017 roku, czyli za 8 miesięcy, żebyśmy wszyscy mogli przekroczyć mury i bramy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy ulicy Wołowej. I żebyśmy mogli przekroczyć i zobaczyć tę wystawę, o której na 13-minutowym filmie widzieliśmy. Rzeczywiście zgadzam się tu z głosami, że my jesteśmy historykami, ale oczywiście ta debata, ta dyskusja jest o tyle potrzebna, bo uwrażliwi, myślę, że też i nas, i tych, którzy się przysłuchują naszej debacie bardziej na historię. Po co jest ten apel? Po co jest ta dyskusja? Po to, żeby pan minister Gliński odwołał zamiar połączenia istniejącego w Muzeum II Wojny Światowej przy ulicy Wałowej z nieistniejącym, fikcyjnym, papierowym, jednoosobowym czy dwuosobowym Muzeum Westerplatte. Połączenie to jest likwidacja, o czym my dobrze wiemy, kiedy podejmujemy liczne uchwały w przeszłości o połączeniu chociażby szkół, gimnazjów. Więc o to chodzi. Też chodzi o to, żeby nikt nie miał pokusy fizycznej demolki wystawy, która w tej chwili jest montowana w Kwaszczynie i w innych miejscach wokół Gdańska i która w miesiącach letnich będzie montowana, tak jak się puzzle układa, w środku Muzeum II Wojny Światowej. Chodzi o powiedzenie ostrzeżenia, że my Gdańszczanie będziemy bardzo patrzeć, co się z tym muzeum dzieje i będziemy zawiadamiać zależną prokuraturę i jeszcze niezależną Najwyższą Izbę Kontroli Wszystkich Świętych, bowiem to byłoby marnotrawstwo pieniędzy publicznych i po prostu niegospodarność w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Po prostu apelujemy i prosimy,
aby tego nie czynić. Bo ja jestem przekonany, jeżeli nic się złego nie stanie w Muzeum II Wojny Światowej, to w styczniu i pan minister Gliński, i pan wiceminister Gliński, i pan wiceminister Seli, poseł z Gdańska, jak zostaną zapytani przez każdą telewizję, przez każdego dziennikarza, to powiedzą rzeczywiście niezłe, a nawet powiedzą bardzo dobre. I teraz jesteśmy w krytycznym momencie. Maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia. Żeby nikogo nie świszczyła ręka do demontowania tego, co się dzieje. To jest wielka rola Rady Miasta Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości. Tak, serio. Bardzo wielka rola pań i panów z PiS-u. Czy wy zdobędziecie się na uwagę cywilną, aby zwrócić uwagę swoim politykom, swojego obozu, no dokładnie paru osobom, że zostawcie to Muzeum II Wojny Światowej w spokoju. Bo to jest na korzyść po prostu Polski. I nie chodzi o to, kto, kiedy zaczął budować, bo to wszystko jest nieistotne z punktu widzenia tego odbioru wewnętrznego i tego zewnętrznego, o którym mówił profesjonalnie profesor Wnuk, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A więc my jesteśmy strażnikami muzeum. Musimy dzień i noc pilnować, żeby nikomu nie przyszło do głowy zrobić czegoś złego muzeum przy ulicy Wałowej. Jestem przekonany, że to będzie sukces. Dlatego ja wyłożyłem karty wszystkie na stół i powiedziałem panu ministrowi wprost, że jako prezydent miasta Gdańska w oparciu o obowiązujące prawo, gdyby były podjęte działania sprzeczne z przeznaczeniem darowizny w formie gruntu na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, jestem gotowy, to mówię całkiem serio, odwołać darowiznę. To się będzie łączyć z procesem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa, który wygramy, bo to jest sprawa, akt notarialny jest jednoznaczny, uchwała Rady Miasta jest jednoznaczna i w postępowaniu sąd niezawisły, albo jeszcze niezawisły, sprawdzi dokładnie, jaka była nasza wola. Myśmy dawali ten grunt na Muzeum II Wojny Światowej, a nie na muzeum inne. Bez te plantę, piaśnicy, czy czegokolwiek innego. Na Muzeum II Wojny Światowej. I oczywiście nie chodzi o zwrot w naturze, tylko chodzi o zwrot 54 milionów złotych wraz z odsetkami. Ktoś powie, grozisz rządowi, że państwa, jest do tego zmuszony. Bo jeżeli ktoś chce 5 minut przed 12 powiedzieć, nie, no, demontujemy wystawę, zmieniamy ją, która jest zapłacona. Scenariusz jest zapłacony. Scenografia jest zapłacona. 1 200 000 euro. A pierwsze faktury będą płacone dla firmy Kumak, która tę wystawę montuje. Zresztą ta sama firma wygrała przetarg na montowanie wystawy w Europejskim Centrum Solidarności, więc mają doświadczenie, na pewno sobie z tym doskonale poradzą. Więc mówię, bardzo proszę, panie i panów, być Prawa i Sprawiedliwości. To jest nasza wspólna sprawa. Bez względu na te słowa, które padły, które jeszcze padną w naszej debacie, będziecie na pewno zadowoleni z tej treści, tej wystawy. Rzeczywiście ja się tu zgadzam z panem profesorem Wnukiem o 500%, że jest pierwszy raz szansa, aby polska historiografia wyszła z opłotków prowincjonalizmu. Wyszła z opłotków prowizjonalizmu. Przestała zajmować się sobą, a umiała opowiedzieć o sobie w sposób atrakcyjny, przekonujący. Dlaczego Snyder się sprzedaje wszędzie na świecie? Ktoś powie, no bo jest profesorem Uniwersytetu Yale, tak? Yale. Czy Davis się sprzedawał bardzo dobry, Norman Davis, Walijczyk brytyjskim, na brytyjskim paszporcie, teraz też w polskim paszporcie. Oczywiście, bo pisał w kulturze agroindywidualnych. Ale też chodziło o styl pisania. To, co powiedział profesor Nównuk. Nikogo by nie interesowała, nie interesuje polskie państwo podziemne, jeżeli my nie pokażemy go na szerszym, światowym kontekście. Jeżeli pokażemy zagłady Żydów w Polsce, ale też w kontekście europejskim.
bo w Polsce za ratowanie Żyda karano karą śmierci od razu, a za ratowanie Żyda w Holandii, w Danii, we Francji, co najwyżej tam grzywno, jakieś aresztę, takim pieszczeniem do prawa, a u nas karą śmierci. I Europejczycy o tym nie wiedzą. A dlaczego nie wiedzą? Bo to jest nasza wina. Nie obrażajmy się na Europę Zachodnią. Miejmy do siebie pretensje, że po prostu się zamykamy i nie potrafimy się przejść. Dlatego koncept Muzeum II Wojny Światowej jest fantastycznym wyjściem na zewnątrz. Takim internacjonalizacją polskiego doświadczenia z totalitaryzmem. Sowieckim i nazistowskim. To coś niebywałego. Dlatego, słuchajcie, trzeba odwołać zamiar połączenia muzeów, czyli likwidacji Muzeum II Wojny Światowej. Bowiem licznik bije. Jest jeszcze 2 i 3 tygodnie miesiąca. 2 miesiące i 3 tygodnie. To jest bardzo istotne. Bardzo istotne. I chcę powiedzieć, że gdyby mimo wszystko ta ręka świeżbiła, to ja stanę na głowie. Zmobilizuję cały Kresus i całą Polskę, żebyśmy bronili tego muzeum jak niepodległości. Bo tu nie chodzi o prostą rozgrywkę. Jakąś tam, jak niektórzy próbują powiedzieć. Choć jest rzeczy impoderabilia, no kluczowe rzeczy. Dlatego dziękuję Radzie Miasta Gdańska, radnym inicjatorom za tę debatę, bo to też o tym się nie dyskutuje tak szeroko i szkoda, bo to jest rozmowa o tożsamości Polaków, to jest rozmowa o naszej przyszłości, teraźniejszości, ale też o tym, jak my jesteśmy postrzegani i czy jak możemy być postrzegani teraz i w przyszłości. I to jest rzecz kluczowa, fundamentalna. Dlatego raz jeszcze powtórzę po raz trzeci apel. Naprawdę, panie i panowie z Prawa i Sprawiedliwości, już tak spokojnie, bez nerwów, spotkajcie się z swoimi koleżankami i kolegami, przekonajcie ich, że nie warto prowadzić wojny przeciwko Muzeum II Wojny Światowej. Dajmy im szansę dokończenia tej roboty i to będzie również sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo pokażecie swoją klasę. Pokażecie swoją klasę, bo tak jak mówiłem w pierwszym wystąpieniu do dziennikarzy tydzień temu, naprawdę nie jest czymś niezwykłym popełnić błąd, bo gorzej w tym błędzie tkwić. Jeszcze uzasadniać tenże błąd. Ja z tych enuncjacji, które czytałem i z tego, co słyszałem od profesora, dyrektora Machcewicza, pan profesor Lupiński, wicepremier, w sposób niezwykle kulturalny, profesjonalny rozmawiał z profesorem Machcewiczem. Mówił, że nie jest sprawa zakończona, ale oczywiście też nie postawił kropki nad i. Ten głos, apel z Rady Miasta Gdańska też jest jakimś takim prośbą, apelem do zadumy, do zastanowienia się, żeby tę kropkę postawić, ale w takim znaczeniu, że zostawiamy spokój Muzeum II Wojny Światowej. Daj Boże, żeby tak się stało. Powiadam, to tylko 8 miesięcy, ale bardzo ważne 8 miesięcy, które mają decydować o być albo nie być. Więc walka o integralność tej wystawy jest naprawdę szalenie ważna. Oczywiście do muzeum mogę jedną pretensję postawić, żeby tak nie było słodko, że mogliście więcej wysiłku w ciągu ostatnich lat poświęcić. Ja wiem, że dużo robiliście, ale widać, że za mało, aby informować społeczeństwo gdańszczan o przebiegu budowy, o tej koncepcji. No bo wiecie, nigdy nie jest tak, że nie można by było zrobić więcej. I dlatego apeluję też do was, żebyście w ciągu tych najbliższych miesięcy jednak spróbowali jeszcze szerzej być do mieszkańców, do Polaków, dziennikarzy, nie wiem, wszystkich osób decyzyjnych, aby opowiedzieć o tym istotę. A profesora Wnuka jeszcze raz słuchałem na żywo i panie profesorze, wystawcie Wnuka wszędzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Kowalczyk. Przepraszam, Zdanowicz. Kowalczyk następny. Przepraszam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W zasadzie pan prezydent Adamowicz podtrzymał, jak gdyby tą całą dyskusję. Nie wiem, czy wypada mi jeszcze mówić, ale ja chciałem też dwa grosze przynajmniej do tej sprawy dołożyć. Otóż ja jestem produkcja przedwojenna i przeżyłem tą wojnę. Z całym szacunkiem do Westerplatte staram się być na każdej rocznicy. Proszę się nie obrazić za to, co powiem, ale Westerplatte to było tylko i wyłącznie, to był moment II wojny światowej. Epizod, którym się zaczął. Mego ojca rozstrzelano jako zakładnika w 1941 roku. Niemcy oczywiście to zrobili. Cała Polska żyła w tamtym czasie w jednym terrorze. 24 godziny na dobę. Ja pewne rzeczy, mimo że wtedy miałem 4 no, godzina, niestety kończy się bateria Polska Telewizja Narodowa Gdańska. Sławomir Ziembiński pozdrawia z sesji Rady Miasta Gdańska. Oprócz Muzeum Westerplatte powstaje właśnie